Wieczór Państwu, znajdujemy się w południowej części Duszyńskiego Parku Zdrojowego i będziemy za chwilę podziwiać kolorową fontannę, która powstała u schyłku XIX wieku za sprawą władz miasta, które wybrały się na światową wystawę do Paryża i stamtąd pomowinkę sprowadziły do Dusznik. Fontannę zbudował mistrz specjalista z Kłodzka, nazywał się Benno Miller. Dusznicka fontanna jest najwyżej tryskającą fontanną w Polsce. Thank you.
Music was my first love, and it could be my last. Music.